Zapewne pamiętacie, jak w pierwszym zwiastunie, tym pierwszym z 2013 roku, Magstack schwytał cyberpsycholkę Melissa Rory, a następnie było również pokazane, jak Magstack werbuje ją do swoich oddziałów. Nie minęło dużo czasu po oryginalnej premierze podstawki, a gracze już odkryli, że Melissa Rory faktycznie da się spotkać w cyberpunku. Najlepsze jest to, że ostrza modliszkowe Magstacku Melissa Rory da się zdobyć, i to nawet na dwa sposoby. Ja jestem Jaro i zapraszam was na kolejny odcinek na moim kanale. Tak jak wspomniałem, istnieją aż dwa sposoby, aby otrzymać ostrza modliszkowe Magstacku. Jeden z tych sposobów jest już dobrze znany i jest dość trudny do osiągnięcia, a drugi pojawił się przy okazji premiery dodatku Phantom Liberty i jest o wiele prostszy. Ostrzegam was też przed spoilerami, bo będę mówił trochę o fabule Phantom Liberty i o queście z podstawki w sklepie Jinguji. Pierwszy sposób na modliszki, który przedstawię, będzie dotyczył ukrytego questa z podstawki, a ten drugi fabuły Widma Wolności, więc jak coś, to będziecie wiedzieć, kiedy film w razie czego po prostu wyłączyć. Zaczniemy od tego pierwszego. Otóż gdy już ukończymy skok na Konpeki Plaza, choć no nie polecam porywać się z taką motyką na słońce, bo z tą trudnością wcale nie żartuję. Nawet na najniższym poziomie trudności jest to nieziemsko trudne. Ale do rzeczy, aby rozpocząć ten event, musimy udać się do sklepu Jinguji, sklepu z ekskluzywnymi ubraniami i zwyczajnie pogadać ze sprzedawcą, może coś kupić, choćby najtańszego, a następnie po prostu sobie stamtąd pójść. Przedostańcie się gdzieś dalej szybką podróżą, przewincie kilka razy czas i wróćcie do sklepu Jinguji. Jeśli po wejściu do środka zobaczycie ochroniarza stojącego pod ścianą z lewej strony, a sprzedawca w stanie odbiórka i zagada V, to możecie mieć pewność, że zaraz rozpocznie się quest. Jeśli natomiast nic z tego nie ma miejsca, wyjdźcie jeszcze raz ze sklepu i przewijajcie czas do skutku. A rozmawiając ze sprzedawcą, możecie wybrać jakąkolwiek opcję dialogową, jest to bez znaczenia, w każdym przypadku odpali się okno sklepu, a gdy z niego wyjdziemy, nieoczekiwanie do sklepu wbiegnie cyberpsychopata. Będziemy musieli go pokonać, raczej nie powinno to być jakieś wymagające wyzwanie, i zaraz po walce na miejsce przybędzie oddział Magstacku, wśród którego znajdzie się oczywiście sama Melissa Rory. V wraz ze sprzedawcą zostaną przez nią przesłuchani, następnie będziemy mogli ją zapytać o jej ikoniczne Mantis Blade'y, Melissa będzie namawiać najemnika, aby wstąpił w szeregi Magstacku, i na tym skończy się ten quest. No i dobra, a to gdzie te modliszki? No i tu zaczyna się prawdziwa trudność, bo jeśli rozejrzymy się po sklepie, to w środku znajduje się chyba z 6-7 żołnierzy Magstacku, a my musimy ich zaatakować. Tak, nie przesłyszeliście się, aby otrzymać ostrza modliszkowe Magstacku, musimy pokonać wszystkich żołnierzy, którzy się tu znajdują, plus oczywiście samą Melissa Rory, która będzie tutaj bossem. Będzie to mega trudne zadanie, bo z każdej strony będziemy obrywać mantisami, karabinami i strzelbami, a zasłon w sklepie jest praktycznie zero. Osobiście wykminiłem taką taktykę, żeby jednemu z żołnierzy wgrać wypalenie synaps, a drugiego przydusić, i w ten sposób wyeliminowaliśmy już dwóch tygrysów z Magstacku, a to już coś. Ciężko mi coś więcej tu podpowiedzieć, na pewno zostawcie sobie Melissa Rory na sam koniec, bo ma ona najwięcej HP i o wiele łatwiej będzie ją pokonać samą niż razem z 5 innymi tygrysami odstrzeliwującymi nas z każdej strony. Nie wychodźcie ze sklepu, walczcie jedynie wewnątrz Jinguji, bo w środku będziecie walczyć tylko z kilkoma tygrysami Magstacku, a po wyjściu na zewnątrz natychmiast otrzymacie 5 gwiazdek pościgu policyjnego i natychmiast z każdej ze stron nadjadą radiowozy i nic już nie zrobicie, a pozostając w sklepie żaden policjant z zewnątrz nie wejdzie do środka, więc zawężacie sobie poziom trudności z niewykonalnego na po prostu bardzo trudny, o ile to was w jakikolwiek sposób pocieszy. Gdy już uda nam się wszystkich pokonać, z Melissy Rory powinny wypaść jej ostrze modliszkowe. Mówię powinny, bo chyba nie ma na to 100% szans, no i ich klasa zależy chyba od poziomu trudności, w zależności od tego otrzymamy je w klasie epickiej albo legendarnej. Niestety po założeniu ich wcale nie przypominają tych mantisów z trailera, ale mimo wszystko trochę wizualnie się różnią od zwykłych mantisów i możemy szpanować na mieście, że mamy modliszki Magstacku. Natomiast drugą opcją pozyskania tego cyberwszczepu jest podjęcie odpowiedniej decyzji w jednym z questów fabularnych Phantom Liberty. Niestety do tego sposobu konieczne jest zakupienie dodatku Phantom Liberty, na samym patchu 2.0 dostępne jest jedynie dostanie mantisów od Melissy Rory w Jinguji. W Widmie Wolności natomiast jest to część głównej fabuły, którą bardzo łatwo ominąć, ale nie jest znowu tak trudna do osiągnięcia jak atak w Jinguji. Otóż gdy już spotkamy się z Kurtem Hansenem pod przykrywką bliźniaków Netrunnerów, gra postawi przed nami wybór. Musimy albo zdradzić Rida, albo zdradzić Songbird. I aby otrzymać owe modliszki, musimy wybrać opcję zdradzenia Songbird. Netrunnerka się wścieknie, będziemy musieli walczyć z Hansenem i wtedy poseł mi przyleci Magstack, tak jak po każdego cyberpsychola, któremu odbiło.
Razem z Reedem będziemy musieli namierzyć konwój Maxtaku, w tym celu jedną z opcji jest zadzwonienie do Mr. Hentza i poproszenie go o pomoc. Musimy się na to zgodzić, zapłacić mu gruby szmal, a następnie udamy się do koleżanki T-Bag. Nie jestem pewien, czy inne opcje, jakie mamy do wyboru, to jest Nyx, Afterlife i Sandra Dorset, też dadzą nam zamierzony efekt, raczej konieczna jest współpraca z Hentzem. Podczas rozmowy z Netrunnerką poprosi nas ona o podesłanie Hentzowi koordynatów, gdzie dokładnie napadniemy na konwój Maxtaku, aby mogli jako pierwsi pozbierać sprzęt. Na to również musimy się zgodzić. Wtedy przystąpimy z Reedem do szykowania zasadzki, będziemy musieli pokonać oddziały policji, później Maxtaku, a gdy już się z nimi uporamy, to zanim pobiegniemy za ciężarówką porwaną przez Songbird, musimy wysłać Hentzowi obiecane koordynaty. I na ten moment no nic więcej nie możemy zrobić, Fixer podziękuje nam za informację i po prostu będziemy musieli dokończyć całą tę sekwencję zdrady Songbird aż do endingu z oddaniem jej w ręce Myers, żywej albo nieżywej, to już zależy tylko od was. Gdy ukończymy już dodatek, w zależności od tego, czy już ukończyliśmy questa Interregnum czy jeszcze nie, no logicznie musimy mieć go po prostu ukończonego. Interregnum to ten quest z Aguilarem i przejmowaniem władzy w Dogtown przez Beneta albo Yago. Jeśli mamy go ukończonego, to już po endingu Phantom Liberty będziemy musieli odczekać trochę czasu, ja przewijałem chyba z 2 tygodnie czasu w grze i jeszcze nie chciało mi striggerować tego questa, więc musiałem przejść gdzieś szybką podróżą, pojeździć trochę czasu autem i wtedy dostałem telefon od Mr. Hentza, że bardzo dziękuję za podesłanie koordynatów, bo okazało się bardzo przydatne i że w ramach podziękowania przysyła nam do mieszkania mały prezent. V pyta go jeszcze skąd wie, gdzie mieszka, ale chęć się rozłącza i tyle. No i wtedy, gdy udamy się do naszego mieszkania w megabloku, przy garderobie zobaczymy niewielką skrzynkę, a w niej nic innego jak właśnie ostrza modliszkowe Maxtaku. W moim przypadku nie były one identyczne, bo pierwsze były innej rzadkości, a po drugie miały inne efekty, jak jakieś krwawienia i tak dalej, ale akurat sam model był dokładnie identyczny. Wielka szkoda, że jest to zwykły itemek, a nie ikoniczny, wydaje mi się, że coś takiego zasługuje raczej na status ikony, ale jak widać, Redzi zdecydowali inaczej. I to są właśnie te dwa sposoby. Pierwszy trudniejszy przez ilość tygrysów Maxtaku do pokonania, ale krótszy, a znowu drugi jest łatwiejszy, bo to zwykła misja fabularna głównego wątku Phantom Liberty, ale znowu jest bardziej rozciągnięty w czasie. Dajcie znać w komentarzach, czy macie już w swoim ekwipunku ostrza modliszkowe Maxtaku, a w tym filmie byłoby to wszystko. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji, bo chciałbym na początku przyszłego roku wbić może i nawet te 5000 subskrypcji, a ja już się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!